i panowie, druga odsłona dzisiejszej części zmagań. Przypomnijmy, kto będzie rywalizował o mistrzostwo Centrum Alfa w Ligach Bilardowych. Mistrz Polski, Ziemowit Jadaszek. Wielokrotna mistrzyni Polski w bilardzie sportowym, Ewa Bąk. Zwycięzca światowego turnieju mistrzów, Karol Skowerski. Oraz mistrz Polski i zwycięzca Grand Prix Polski. A dziś lider, Michał Turkowski. Szanowni Państwo, stół pokryty jest białymi kartkami, ale to tylko z jednej strony są białe. Po drugiej stronie są zdjęcia i schematy trików, które nasze gwiazdy wykonywać będą. Dlatego teraz poprosimy każdą z osób, każdego z uczestników o wylosowanie 5 trików. I chyba panowie nie obrazicie się, jeśli zacznie dama. Ależ Ewa Bąk. 5 trików, które wykona Ewa. Oczywiście nie podglądamy. Nie. 4. I jeszcze jeden, zdaje się. I z tymi karteczkami zapraszamy do naszego realizatora, który za chwilę naniesie je na kartkę. No to teraz kogo by może uhonorować? Chyba Karola, bo jest ostatni. Troszeczkę foru. Musiałeś mu znowu przypomnieć, tak? Liczby nie kłamią. Jest 5. Teraz ja czy Michał? Walczcie o to. Dobrze, może Ziemowit, jako że jest ustępującym mistrzem, co podkazują nam statystyki. No i lider, Michał Turkowski. 5, jeszcze jedno. Już za chwilę będziemy wiedzieli, jakie triki wykonają nasze gwiazdy. Zobaczmy, jakich nie wykonają. No, no niestety nie będzie ciuchci. Słyszymy, są bardzo przejęci tym, co udało im się wylosować. Kuluarowe rozmowy. Oczywiście, Karol, nie możesz się z nikim zamieniać. Co wylosowałeś, to twoje. Z tym się będziesz mierzył. W takiej samej kolejności jak zwykle. Na tym monitorze tutaj za nami będą wyświetlały się schematy trików. Ja będę dokładnie jeszcze je objaśniał, jeżeli będzie coś ciekawego do objaśnienia w sensie technicznym, to będę Państwu pokazywał oczywiście. Zaczynamy ode mnie chyba, tak? Ziemowit Janaszek. To jestem ja. To ty, tak? No to zobaczymy, co wylosował Ziemowit. Pierwszy trik. O! Okay. Ziemowit, czy ty na pewno losowałeś te triki? Przyznaj się. Losowałem. Ale ja je również projektowałem. Okej. Okay. 12 kul. Widzicie Państwo na rysunku, te linie niebieskie to będą w tym momencie przeszkody, czyli akurat w tym wypadku trójkąty. Przed tymi trójkątami będą leżały 4 bile. Przed każdym trójkątem po 4 bile. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. I raz, 2, 3, 4 przed ostatnim trójkątem. Moje zadanie będzie polegało na tym, że będę musiał wszystkimi tymi bilami, pojedynczo oczywiście, w osobnym uderzeniu, przeskoczyć przez trójkąt, nie dotykając go oczywiście, i trafić bile do łuzy. Te 4 bile do tej łuzy, te 4 bile do łuzy środkowej i te analogicznie do tej łuzy narożnej. Zadanie jest wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie bile znajdą się w odpowiednich łuzach. I jeżeli zostanie poprzedzone brawami. Dokładnie. Także można być brawo. Zachęcamy. Brawa dla Ziemowita Janaszka. Jeżeli uda się za pierwszym razem, Ziemowitowi dopiszemy 3 punkty. Jeżeli będzie potrzeba więcej prób, troszeczkę tę pulę będziemy zmniejszać.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, a zatem trzy punkty dla Ziemowita Janaszka. Kolej na to, co wylosowała Ewa Bąk. Ewa, widzimy, nerwowo spogląda na monitor. Zobaczmy na ekranie. Okej, okay. To dość ciekawe zagranie, które jakby... Bardzo praktyczne zagranie. Bardzo praktyczne, bo ono na pewno powstało podczas gry. Jeżeli Państwo kiedykolwiek grali w bilard, to na pewno była to odmiana, tak zakładam, 8 bil, czyli mamy całe połówki i czarna. I to zagranie wywodzi się z tego właśnie... Z tej odmiany. Z tej odmiany. Dlaczego? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że dochodzimy do stołu i mamy do wbicia bilę czarną. Natomiast bile stoją w ten sposób. Na stole jest tylko nasza czarna, ale jest tutaj przy łuzie jeszcze bila przeciwnika, bila cała. Nie możemy zatem czarnej wbić do łuzy narożnej. Mogę prosić o grafikę jeszcze raz? Ziomek, ty tutaj gadasz, że Ewa jeszcze nie dostała braw. Brawa dla Ewy Bąk! Biała bila będzie musiała zostać wypchnięta do przodu, delikatnie przesuwając w tym czasie czarną w kierunku łuzy. W tym czasie, jak czarna będzie leciała do łuzy, biała odbije się od tej bandy i będzie musiała zsynchronizować ten czas, żeby spotkać się z bilą czarną przy łuzie i dopchnąć ją do łuzy środkowej. Okej? Okay? To ziomek, jeszcze wytłumacz, w jaki sposób bile synchronizują czas spotkania. Jeszcze jakieś porady, chociaż tu może być sabotaż. Jak bile synchronizują czas spotkania? No i pierwsza próba warta 3 punkty. Raz. No i za lekko, niestety. Może za dużo. Troszeczkę zbyt subtelnie Ewa potraktowała bilę czarną. Nie będzie niestety 3 punktów, ale wciąż walczymy o punkty 2. No i znowu zbyt subtelnie. Jedna jest. Oczywiście za to brawa. Ewa, może zmotywuje cię fakt, że tutaj jeden młody człowiek powiedział mi, że się nie uda. Uwaga, no to... ostatnia próba. Może jeden punkt? Wchodzi tu w kadr. No, jest nieco lepiej, niestety. Ale zabrakło. Niestety nie udało się zdobyć punktów. No to zobaczymy, Karol Skowerski. Z czym zmierzy się Karol? Karol, okej. Okay. Karol ma zagranie, które wymaga pewnego takiego... Przygotowania na pewno. I wytłumaczeniu Państwu kilku rzeczy. W bilardzie o tyle ważne jest, co jest ważne, wbijanie bil oczywiście jest ważne, ale najważniejsze tak naprawdę, jak już umiemy wbijać, to jest kontrola bili białej, czyli po zagraniu, po wbiciu bili, musimy wiedzieć dokładnie, albo mniej więcej, zdać trajektorię lotu bili białej. I są takie trzy podstawowe zagrania w bilardzie. Możemy zagrać białą bilę w górną jej część, wtedy biała uderzy w bilę, bila wpadnie, a biała podąży za nią, czyli rotacja postępowa. Można bić brawo oczywiście, bo nie są to łatwe zagrania, jakby się mogło wydawać. Druga rotacja to rotacja wsteczna, czyli zagrywamy nie w górę, tylko w dół bili, więc biała powinna wycofać się i trafić do łuzy środkowej. Dokładnie, tak? Dokładnie. I najbardziej efektowne z mojego doświadczenia z różnych pokazów, gdzie jeździłem, to zagranie na stopa, czyli biała zatrzyma się dokładnie w tym miejscu, w którym styknęła się z czerwoną. Jeszcze raz powtórzmy. Troszeczkę nie się nie przesunęła. Nie zatrzymała się, Karol, no, przepraszam cię bardzo. Jest. No właśnie, stanęła jak wryta. Oczywiście idealnie jeszcze teraz. Punktów nie dajemy. Teraz pytanie dla Was. Tak, jest następujące.
ustawimy sobie tutaj trzy bile. Te trzy bile będzie, Karol będzie musiał trafić w tą pomarańczową. Pomarańczowa przepchnie je, wpadając tutaj, czerwona wpadnie do narożnej i niebieska do narożnej. Biała będzie musiała się wycofać i trafić brązową do łuzy środkowej. Teraz pytanie brzmi, jakiej rotacji musi użyć Karol, żeby biała się wycofała i wbiła brązową? Tata może podpowiedzieć. Wsteczna. Świetnie, jak masz na imię? Kuba. Kuba, brawo Kuba. Wsteczna rotacja. Dla Kuby oczywiście jest. Karol, zapamiętałeś, jakiej rotacji użyć? Dobra, proszę, wsteczna bardzo. Rotacja. I trzy yes. punkty dla Karola Skowerskiego. W końcu. Karol, kiedy ostatnio zdobyłeś trzy punkty? Wczoraj, tak jest, to się zgadza. No to zobaczymy, ten zawodnik trzy punkty zdobywa seriami, bo jest liderem, Michał Turkowski. Brawo, Michał. Okej, okay, Michał, znowu zagranie masę. No Michał na pewno nie losował, takie mam jakieś wrażenie, że popatrzył Michał dokładnie na to, co brał. Wytłumaczymy teraz generalnie, o co chodzi w zagraniu masę. Tak jak pokazywaliśmy wam ciekawe sytuacje z zagrywanych podczas gry, czyli Ewa miała czarną bilę do wbicia, która była utrudniona. Tak samo Michał teraz pokaże, jak można wbić czarną z lekkiego utrudnienia. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Mamy bilę do wbicia w bilę czarną, natomiast na drodze bili czarnej leży sobie żółta. Przeciwnika. I teraz Michał mógłby gdzieś szukać zagrywania od bandy, ale powiedzmy, że nie jest pewien tego zagrania od bandy, więc delikatnie uniesie kij do góry i zagra z rotacją, by ta biała poleciała w tym kierunku, ominęła żółtą, po czym skręciła delikatnie i dobiła czarną do łuzy. To będzie takie jeszcze poza trikiem, takie wytłumaczenie, na czym polega strzał masse. No mniej więcej na tym. No mniej więcej o co chodziło. Chciał ją, nie chciał jej wbijać. Tak, tak. W każdym razie chodziło nam to, żeby pokazać wam ten łuk, który robi biała. Michał będzie miał trudniejsze zadanie teraz do wykonania, ponieważ... Ponieważ będzie musiał ziomkowi pomóc Będzie musiał bilę. Wbić bilę czarną do tej łuzy, ale na jej drodze, w połowie dokładnie jej drogi, stoją dwie bile, więc biała będzie musiała zrobić taki łuk. Dodam tylko, i skręcić tutaj. Dodam tylko, że poprzednio Michał na tym triku pomylił się przynajmniej raz. Tylko raz, jak mnie zapewnia, no to teraz będzie bezbłędny, tak czuję. No, nie będzie trzech punktów, ale brawa dla Michała. Brawo, że w ogóle się spróbował tego strzału, tak? To jest też... Brawo, że tu jest w ogóle. Okej. Okay. Państwo z góry mają najlepszy widok do tego uderzenia. Ach, minimalnie. Oj. No może ktoś z góry podpowie, co poszło nie tak? Musisz bardziej kija do góry wziąć. Kto to powiedział? Tak. Jest! No, jeden razem. Punkt dla Michała Turkowskiego. Czyli ktoś pomógł tą podpowiedzią. Niewątpliwie, brawo dla Michała, tak. Okej, okay. Wydaje mi się, że teraz ja. Tak. Bez emocji potwierdzę. Wylosowałem zagranie, w którym wpadają cztery bile po trzech bandach. Teraz objaśnię, w jaki sposób należy wykonać prawidłowo ten trik, bo samo wbicie po trzech bandach nie jest aż takie trudne. Zobaczcie, bile ustawione są przy bandzie tutaj tej długiej. Będę musiał wybijać je, kierując od trzech band. Jak na tym obrazku takim mocno pokreślonym widać. Raz, każda bila będzie leciała. Raz, dwa, trzy, pach. Raz, dwa, trzy, pach. Raz, dwa, trzy. Ale ostatnią bilę muszę uderzyć, zanim pierwsza przekroczy połowę stołu. Czyli nie mogę zagrać w ten sposób, że poczekam sobie, aż padnie, albo uderzę sobie teraz i poczekam i tak dalej. Muszę uderzyć się od razu, więc bardzo ważna jest prędkość, żeby te bile przy obkręcaniu nie zbijały się ze sobą. Jeżeli państwo spojrzą na ten szablon, to ja wyjaśnię genezę tego triku. Otóż Ziemowit próbował kiedyś narysować kwadrat i cztery razy go pogrubić. Oto efekty.
Dorysował sobie bile, wyszedł. Się nie udało. Pierwsza próba za 3 punkty. Małe brawka potrzebuję. Dziękuję. Małe, już dziękujemy, tak. Troszkę były za duże, ale to spokojnie. Będzie na później. No i nie będzie, nie będzie 3 punktów. No to jeszcze jedna próba. Przypomnijmy, zawodnicy mają po 3 próby. Oczywiście każda kolejna jest odpowiednio niżej punktowana niż poprzednia. I będą 4... Jest! Są 2 punkty. 2 punkty dla Ziemu. Wita Janaszka. A teraz zapraszamy Ewę Bąk. Ewa zagra karabinek. Okay. Ewa zagra karabinek, ale nikt nie, naprawdę nie zostanie tutaj jakby uszkodzony podczas tego zagrania, mimo swojej nazwy. To się okaże dopiero. 3 bile ustawione będą gdzieś w tym miejscu. Biała bila. Zobaczymy gdzieś w tym. Dokładnie. Ewa uderzy bilą białą, tak by ta powolutku leciała do łuzy narożnej. Wyczuj sobie, Ewa, siłę teraz, sprawdzimy to, ja wam pokażę Państwu, o co chodzi. Biała delikatnie będzie sobie podążać no, w kierunku łuzy, mocniej troszeczkę musi. Mocniej. Dokładnie. I w tym czasie, zanim biała doleci, trzeba umieścić w łuzie kolorowe kule. Dokładnie, czyli zanim biała wpadnie, będzie Ewa musiała bardzo szybko powbijać te 3 bile do łuzy. Czyli to będzie pierwsza próba za 3 punkty. Dajcie jej brawka, bo to bardzo trudne zagranie. Biała już jest w ruchu. 1, 2, 3. Jest! I są 3 punkty. Brawo dla Ewy Bąk. A teraz pola na lidera, a nie, przepraszam, do góry nogami trzymałem tabelę. Karol Skowerski. Karol, jak okay. Można się domyślić, na razie jest na ostatnim miejscu, a przed nim trudny trik, więc nie sądzę, żeby swoją pozycję poprawił. Zobaczcie, to będzie coś podobnego, co wykonywałem ja, natomiast troszeczkę będzie inna zasada tego. Karol będzie wybijał 6 bil, zrobimy sobie tak, żeby były jednej wartości, czyli połóweczki. Okej. Okay. 6 połówek, czyli 6 takich bil z paskami, będzie stało sobie tutaj przy bandzie. Pierwsze 3 puszczam normalnie, a 4 już pomiędzy, tak czy jak? Już właśnie mówię. Pierwsze 2 bile muszą polecieć od razu, natomiast 3. musi zostać uderzona między 1 a 2. Musi trafić w światło 1 i 2 bili. Zrozumiałeś, Karol? Zrozumiałeś? Okej. Okay. Czyli jest uderzenie. 1, 2 i 3. bila musi... Czwarta bila musi trafić między 1 a 2, 5. bila między 2 a 3 i tak dalej, okej? Okay? Nie mogą się zbijać. No to pierwsza próba za 3 punkty. Masz 3 próby. Karol wyznał właśnie, że robi to po raz pierwszy w życiu. Chyba nie, dużo mocniej. Możemy zrobić tak, że ja ci pokażę. Dobra. Jak? Dobra. Karol, nie zastanawiasz się, dlaczego nie dostałeś braw? No tak to powinno wyglądać. Oczywiście Ziemowicz za to punktów nie dostanie, ale on w odróżnieniu od Karola robi to przynajmniej 3 razy dziennie. Tak. Dobrze, Karol, 2 punkty. Na razie idzie dobrze. No, wygląda to dość profesjonalnie. No, proszę bardzo. Yes. Karol Skowerski. 2 punkty. No to teraz pora na faktycznego lidera. Michał Turkowski nerwowo patrzy na tablicę i już wiemy dlaczego.
Proszę się dokładnie przyjrzeć, gdzie na tym schemacie znajdują się bile. Patrzymy, bardzo blisko jak siebie. Postawić ten, chyba z tej strony będzie najlepiej, nie? Na którą chcesz stronę zagrać Masaja, tak? Stąd? Bo Michał jest leworęczny, więc musimy trochę... Musimy zawsze zapytać się, na którą jest mu wygodniej stronę, bo to nie ma znaczenia. Zobaczcie. Zagranie Masę wcześniej Michał pokazywał, czyli ta bila skręcała, robiła delikatny łuk, potem troszeczkę większy. A teraz będzie naprawdę coś mega, mega trudnego, ekstremalnego, bo bila biała, jeżeli ją znajdę, jest... Trochę ją podczyścimy, bo to jest ważne. Będzie musiała wbić bilę żółtą, nie dotykając niebieskiej. Ewentualnie po wbiciu może dotknąć niebieskiej, to nie ma znaczenia, ale przed uderzeniem nie może dotknąć. Czyli biała zrobi takie coś. I wbije, ok? Czyli jak to na rysunku było pokazane, zakręci, zrobi takie zwanego masę. To jest bardzo trudne uderzenie. Nie wiem, czy to jest jeden z najtrudniejszych trików w całych tych trikach, które są dzisiaj przygotowane. Jest trudne, bo trzeba dać mnóstwo rotacji i stosunkowo mało siły. Kij podniesiony bardzo, bardzo wysoko musi być. Zobaczcie, jak to wygląda. Wręcz prostopadle do stołu. No! Ach, za lekko troszeczkę. Jakbyś tam, Michał, może tupnął, wiesz, to może by jednak wpadło. Ale w każdym razie 3 punktów nie będzie. Jeszcze jedna próba. Zobaczcie, jaką gimnastykę trzeba wykonać, żeby ten strzał był poprawny. No nie, niestety. No to troszeczkę przypomina łowienie ryb w Nilu za pomocą dzidy. Trzecia próba za 1 punkt. Emil, ktoś ci pisze te teksty, czy sam je wymyślasz? Mam w scenariuszu. A wiesz, kto go podpisał? Uwaga! Jest! Jest 1 punkt dla Michała Turkowskiego. Brawo dla lidera. No to cóż, w scenariuszu mam napisane, że teraz ma się zaprezentować jakaś gwiazda, ale ponieważ mamy tylko ziomka, to Ziemowit Janaszek. Zobaczmy, co ja mam na... Oj, to jest trik, którego... Nie, tylko Karol wykonał chyba. Jeden z też z trudniejszych, ponieważ trzeba nadać bardzo, bardzo ekstremalną rotację. Za chwileczkę wytłumaczymy tutaj. Na stole będą leżały sobie 2 kije, 2 trójkąty. Karol pomoże mi to ustawić. W ten sposób. I w ten sposób. Zadanie będzie polegało na wbiciu bili czerwonej do łuzy narożnej. Tu 4 bile, 4 chyba. Nie 5. Tutaj tak. Okej, okay, zobaczcie. 4 bile sklejające się z białą. Teraz te bile zostaną przepchnięte, bo zagrywać będę gdzieś z tej strony, tutaj. Najprawdopodobniej te 4 bile wpadną do łuzy narożnej. To nie ma jednak znaczenia dla Tak, nie ma to oceny. Znaczenia, bo najważniejsze jest to... Pokażcie jeszcze raz rysunek. Piotrze, proszę o rysunek. Biała będzie musiała gdzieś przed połową stołu zawrócić i wbić bile numer 3, czyli biała zrobi takie coś. Będzie lecieć. Dolna rotacja spowoduje to, że ona tu się zatrzyma, zakręci i powinna wbić bilę numer 3. Tak to powinno wyglądać. Chętnie przyznamy za to 3 punkty. No, to może się udać. Jest! 3 punkty! 3 punkty dla Ziemowita Janaszka. Ziemowita, który po poprzedniej kolejce został liderem. Ale po piętach depcze mu mocno, między innymi, Ewa Bąk. Co zaprezentuje nam Ewa? Jaki trik? O, jest to połączenie skoku i zagraniem od bandy. Celem będzie wbicie bili znajdującej się przy łuzie narożnej, w tym miejscu. Natomiast Ewa będzie musiała bilą białą, nie dość, że wyskoczyć ponad tym murem z 4 bil, to będzie musiała jeszcze dokładnie zagrać w bandę, gdzieś w to miejsce, by bila biała po odbiciu od bandy podążyła w stronę łuzy narożnej i wbiła pomarańczową do łuzy.
No to brawa dla Ewy na zachętę. Dobrze to wygląda. No niestety, nie, jednak zabrakło troszeczkę kąta. Ale próba druga, warta 2 punkty i na pewno też warta braw. No i teraz, no też, niestety. Tam się wkradła boczna rotacja, która wszystko zniweczyła. Dokładnie, bardzo ważne jest zagranie w środek bili białej, żeby ona nigdzie na boki się nie odbiła pod tej bandy, żeby poleciała na wprost. Ostatnia tam, gdzie próba mierzona. Ewy. Teraz będzie dobrze. Jest! Tak jest, kapitalnie, brawo. Proszę bardzo, jest wytrwała. Jeden punkt. Piąteczka, wytrwała. Pora zatem na Karola Skowerskiego. Widzimy już, co musi zrobić Karol. Cztery bile w jednym zagraniu muszą znaleźć drogę do kieszenia, w zasadzie drogi do kieszeni. Okej. Karol wbije cztery bile za jednym uderzeniem. I bardzo ważne jest tutaj dobranie odpowiedniej siły i lekkiej rotacji, tak zwanej na stopa, którą wcześniej Państwu prezentowaliśmy już. I teraz kolejno. Ta brązowa i zielona wpadną do łóz środkowych, a te dwie rozejdą się do narożnych. Zapraszam, Karol. Wielkie brawa oczywiście. Kolejny raz. Może Karol... No i 3 punkty dla Karola Skowerskiego. A teraz jeszcze niedawny lider, Michał Turkowski, który po ostatniej serii spadł na drugie miejsce. Okej. Michał ma do zaprezentowania takie zagranie, które składa się z 2 etapów. Pierwszym etapem będzie delikatne uderzenie bili niebieskiej, pokaż Michał, do łuzy narożnej. Ta bila będzie sobie wędrowała, dokładnie. A w tym czasie Michał będzie musiał, znaczy musisz wbić, nie tak? Tak, Michał, wiesz, bo... No bo... Będzie musiał Michał wbić do narożnej. W tym czasie, jak niebieska będzie leciała do bandy, będzie musiał szybko przenieść swoją pozycję i trafić te dwie bile do łuzy narożnej, różową i tutaj czerwoną. No to pierwsza próba za 3 punkty, Michał Turkowski. Tak jest i teraz, no nie ma 3 punktów. No zdążyłby na pewno, dobrze Michał dobrał siłę tych obu zagrań, ale widzieliśmy, że jedna z kul do kieszeni nie wpadła, zatem już wtedy było jasne, że nie będzie punktów. Wpadają. Więc 3 punktów nie będzie na pewno. Ale Michał tu przyjechał po puchar, a nie po 3 punkty. Okej. Jeszcze jedną binę potrzebujemy jakąś. Może być pomarańczowa. I to samo zagranie. Próba druga. Oj, mocno zagrał odważnie. Jakże niewiele niestety zabrakło. Zblokowała Bila troszeczkę za późno zagrał. Lub za mocno piątkę. W każdym razie, no, chciał to zrobić widowiskowo, ponad wszelką wątpliwość Michał Turkowski. No teraz lżej. I... Michał, opowiedz nam, co się stało. Tego się... Nie wypoziomowałem stołu, no niestety 0 punktów. Mówiąc krótko, nie wyczuł greenu, jak to golfista powiedział. W każdym razie nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Ziemowit Janaszek patrzy na tablicę i to nie przypadkiem, bo teraz jego kolej. Okej, ale zanim to zagram, wytłumaczę Państwu jedną zasadę, bo będzie to strzał, w którym dwie bile będę musiał wbić od 3 band. Na czym polega wbijanie w ogóle od bandy? Jeżeli chcielibyśmy wbić bilę żółtą od tej bandy krótkiej, tej
znajdujące się po tej części stołu, to musielibyśmy wymierzyć połowę odległości między tymi bilami i znaleźć, zaznaczyć ten punkt na bandzie, to byłoby gdzieś w tym miejscu. Jeżeli biała uderzy w ten punkt, powinna trafić bilę żółtą. Jeżeli nie trafi, to znaczy, że stół jest krzywy, tak? Bo ja się nie mylę. Kiedy Ziemowit pokazywał, jak grać od bandy przed trikami innych, no to zwykle mówiłem, że się będzie popisywał do momentu, aż nie będzie zbyt wielu band do pokonania. Można teraz próbować również na dwie bandy wbić bile, bo też są takie sposoby. Ale moje zagranie będzie polegało na wbiciu dwóch bil od trzech band. Jak to będzie wyglądało? Tu będzie sobie stała jedna bila. Tutaj druga. Pierwszą bilę będę musiał wbić, czyli tą niebieską bilą białą. Raz, dwa, trzy, wpada. Bilę różową będę musiał wbić bilą żółtą. Raz, dwa, trzy i bila różowa. Ale tylko trzy punkty za to, tylko i aż oczywiście, jeśli uda się teraz. Raz, dwa, trzy. Co najmniej trzy bandy muszą być, a zatem oczywiście na tym etapie Ziemowit jest wciąż w grze o trzy punkty. Ziemowit, to co, poziomujemy troszeczkę stół, tak? To się nie wydarza. To się nie zdarzyło mi jeszcze nigdy. Nigdy nie był tak blisko. No to jeszcze raz. Trzy bandy i dziesiątka. Raz, dwa, trzy i dziesiątka. I teraz żółta po trzech bandach i dwunastka. Dwa, trzy. Taka powtarzalność. Coś... Zaliczcie mi to, co? Nie. Ewa coś tam majstrowała. Nie wiem, czy Ziemek zwróciłeś uwagę. To jest niemożliwe. Dobrze, to się nagrywa. Dobra. I teraz trafię z drugiej strony. Nie, no musi być tu. No, ale Ziemowit chyba przyzna, że jeżeli nie chodzi o puchary i robi się pokazy, to najlepiej właśnie triki wychodzą w taki sposób, nieprawda? Dokładnie. Zawsze, słuchajcie, wiecie, za którym razem najbardziej trik się podoba, jak go wykonuje? No za którym? Za trzecim. Więc mówiąc krótko, czasami specjalnie nie wykonuję za dwoma pierwszymi. Tak jak teraz. Bo wtedy są większe brawa. Dokładnie. Co prawda... No to zobaczymy. Dziękujemy panu Janusz. Ziemowit, jeśli pozwolisz, to tylko zwrócę uwagę, że zostałeś ordynarnie wyśmiany. Godzinę później. Dwie godziny później. Ziemowit Janaszek, niestety bez punktu. Teraz zobaczymy, ile punktów zdobędzie Ewa Bąk. O, chyba się nie zrozumieliśmy. Ewa Bąk! Okej, okay. Ewa będzie miała do wbicia za jednym uderzeniem trzy bile. One będą tak dość specyficznie ustawione. I teraz tutaj biała. Biała będzie musiała być zagrana z lewą rotacją, dość ekstremalną, ponieważ będzie musiała odbić się od bandy tutaj, przepchnąć różową do tej łuzy, po czym polecieć w niebieską. Niebieska czerwoną trafi do tamtej łuzy, a sama niebieska wpadnie do narożnej, czyli różowa, niebieska tutaj, czerwona do łuzy narożnej. I trzy punkty do zgarnięcia oczywiście. I są trzy punkty dla Ewy Bąk z dziecinną łatwością. No to Karol Skowerski się teraz poderwał. Karol, który w tej sesji naprawdę radzi sobie dobrze. Słuchajcie, ja pokazałem wam, jak nie wbijać na trzy bandy bil. To Karol a Karol pokaże, jak wbić na pięć. To już w ogóle jest czat. Raz, dwa, właśnie, można ręką też spróbować. Prawie. Ziemowit, ty będziesz za chwilę, dobrze? Okej? Okay? Okay. Możemy się tak umówić? Więc biała podąży tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może sześć, albo tutaj sześć i wbije pomarańczową. Nie musi dotykać szóstej bandy, może. Więc proponuję takie policzenie, dobra? Liczmy, zobaczymy, czy będzie te pięć band. Wspólnie liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery. Były cztery.
Czyli tutaj jakby znajomość band jest kluczowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i to może się udać. To nie udało się niestety. No milimetry decydują o tym, że jednak o jeden punkt będzie walczył Karol. Nie chciał sugestii mojej, więc teraz też ci nie wyjdzie, zobaczysz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, proszę bardzo. Idealnie. No, sam środek, a więc jeden punkt dla Karola Skowerskiego i pora na Michała Turkowskiego. Michał Turkowski, teraz... Niedawny jeszcze lider. Michał będzie miał do zagrania... takie podwójne zagranie tak naprawdę, bo będzie musiał wyskoczyć i będzie musiał wbić od bandy z wyskoku, Bile. Ale to nie Michał będzie w wyskoku, tylko Bile, żeby było łatwiej. Cztery Bile będą stały sobie tutaj. Trójkącik tu będzie sobie stał na rożnej. Michał będzie musiał wbić tą różową do tej łuzy. Może kogoś poprosimy, żeby pomógł Michałowi przy trójkącie. Chyba, że dasz sobie radę sam, Michał. Da sobie radę na razie. Teraz biała, zobaczcie, gdzie będzie stała. W tym miejscu. Michał będzie musiał tak umiejętnie od tej bandy zagrać, by biała wyskoczyła, przeleciała nad tymi bilami i wbiła bilę różową do narożnej kieszeni. Ja tu będę asekurował, bo to się może różnie skończyć. W tej wersji tego nie widzieliśmy jeszcze. No było to fajne, możemy to wpisać do jakiegoś tutaj... jakiejś grupy trików. To sobie zapiszę, tak żeby nie zapomnieć. Trochę niżej musisz. No to próba warta dwa punkty. Tam dokładnie bardzo... proszę zasłonić główkę dziecku. Niestety nie zdążył uciec, było świetnie, ale nie zdążył uciec z kijem. Ale chyba to też możemy zanotować, nie? Tak. Możemy, takie dodatkowe punkciki. Traf bile w locie. Na minusie oczywiście punkty, ale można. No to jeden punkt jeszcze do zgarnięcia. Jest! No, jest! Jeden punkt dla Michała Turkowskiego. Wielkie brawa. No to teraz Ziemowit Janaszek. Co teraz na mnie czeka? Jestem ciekawy. O! Mój ulubiony trik. Zobaczcie, zadanie polega na tym, dodatkowo shaker pojawi się na taki dodatkowy atrybut na stole. Zadanie polega na tym, że muszę tą niebieską bilę złapać do shakera. Złapać w locie, żeby było trudniej. W locie. Tak byłoby za prosto. Natomiast będę musiał w taki sposób zagrać niebieską od tej bandy, by ona wybiła się do góry w tym czasie, jak ona będzie leciała w górze. Złapać shaker i wycelować na niebieską. Ale ziomek, zobacz, jaką mamy czujną widownię, jak się nagle tutaj... Tu wiedzą, co robią. To już nie pierwszy raz widzę na pokazie są. Tak jest. Ja tylko dodam, że ten trik zaważył na tym, że Ziemowit został mistrzem Polski w trikach. I brawo! Trzy punkty dla Ziemowita Janaszka. Ziemowit, to może pokażesz z pięcioma bilami jeszcze, dobra, żeby udowodnić, że umiesz. No to teraz pięć kul. Ale proszę was teraz o... liczenie, brawa, co tam chcecie dzisiaj? O liczenie za każdym razem, kiedy złapę... odliczanie za każdym razem, kiedy złapę bilę do Shakera. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Źle, ja ci pomogę, ja ci pomogę. Nawet się do tego nie nadajesz. Cztery. I pięć. Pięć, to jest, brawo. A teraz Ewa Błąk. Ewa, która też wykona ciekawy trik. Ewa wylosowała bardzo ciekawy trik. Tu będzie potrzebne konkretne objaśnienie go. Zobaczcie, celem Ewy będzie wbicie oczywiście tej bili różowej. Akurat w tym wypadku na obrazku, więc zrobimy tak samo tutaj. Połóżmy tam różową. To jest czarna Ewa Bila. Róż, proszę bardzo. Zobaczcie. Biała na środku tutaj.
Tu będzie sobie leżał kij. W tym miejscu. Ewa będzie musiała wbić różową tędy. Ale żeby to zrobić, żeby ominąć ten mur z dwóch bil, zagra białą na jedną bandę, drugą. Będzie musiała tak obliczyć kąty, żeby biała poleciała tutaj, gdzieś w to miejsce dokładnie. Odbiła się od bandy, uderzyła w kija, przesunęła kija, ominęła te dwie bile i wbije różową. No to teraz próba warta 3 punkty. Jeszcze Ewa się koncentruje. No na razie to wygląda obiecująco, ale nie będzie 3 punktów niestety, walczymy o 2. Trafiła gdzieś w to miejsce, a powinna troszeczkę dalej, bo biała poleciała tutaj, a powinna polecieć troszeczkę głębiej. Musisz, troszeczkę wcześniej musisz zagrać. No to próbujemy za 2 punkty. Raz, dwa, no, bardzo delikatnie dmuchamy. Było dobrze, tylko troszeczkę za lekko. No to teraz już wiemy, gdzie dokładnie zagrać. Już wiemy, w którym kierunku to powinno podążać. Czyli już wie, gdzie zagrać, tylko dokładniejszą siłę, delikatnie mocniej, żeby miała banda, żeby bila mogła jeszcze dolecieć do różowej. Ach, niestety. Poziomowiec, dałeś za krótki kij teraz, no niestety. To co, bez punktów jeszcze pod publiczkę? Ewa spróbuje? Tak, ale wielkie brawa, to na pewno się uda. Ja mu gdzieś tu uderzał. Może ja mam jakieś dziwne sposoby na to. Jak chcesz, to weź sobie bryloczek, ale już usiądź. Teraz Ewy kolej, dobrze? Dobra. Mogę z dziewiątką? Nie. Ach, niestety. No taki sabotaż Ziemowita. Brawo dla Ewy. Kolejna Karola Skowerskiego. Zobaczmy, z czym zmierzy się Karol. No tego jeszcze nie było. To będzie rewelacja. Słuchajcie, ten trik... No, ten trik sprawia, że Karol jest najbardziej pechowym zawodnikiem w stawce. Słuchajcie, ten trik nie ma teraz, on jest, jak się go wykona w 3 próbach, to są 3 punkty. Nie ma tutaj gradacji. Gradacji, powiadasz. Właśnie, ta bila pozostająca w ruchu musi zostać trafiona, kiedy minie 13. Karol musi wyrzucić brązową bilę ręką. Ta brązowa musi przekroczyć tą linię z 13 i dopiero wtedy Karol może uderzyć białą i starać się ją wbić do łuznarożnej. Czyli gramy wabank 3 albo 0. 3 próby. Blisko, blisko. Znów walczymy o 3 punkty. Za mocno. No, musi Karol chyba lżej wyrzucać brązową kulę. No myślę, że teraz jest szansa, no niestety. Jeszcze raz spróbuj. Ale to już pod publiczność. Do narożnej, nie, na dwie bandy. Karol! Jest! Jest! No ale niestety, punktów... To jeden punkt damy mu oczywiście. Niech ma. Albo bryloczek, bez punktu. Jeden punkt dla Karola Skowerskiego oczywiście się należy. Michał Turkowski. A Michał już ma doświadczenie w tym triku. Zobaczcie, trik będzie polegał na tym, że Michał będzie musiał wykonać 5 uderzeń, w których będzie kręcił bilę zagrywaną. 4, 5. 4 bile będą leżały sobie tutaj. Pokaż, Michał, pierwszy strzał, o co chodzi. Pierwszy strzał wykona w ten sposób, że wbije żółtą i zakręci brązową. Ona się będzie musiała kręcić. Dokładnie. W tym czasie będzie musiał wziąć kolejną bilę
i tak samo zakręcić tą, którą zagrywa. Dopóki nie zatrzyma się, brązowa. Dokładnie. Zasada jest taka. Ta bila, która jest zagrywana, nie może się przestać kręcić, ani żadna bila nie może dotknąć bandy. Cztery kule trzeba w ten sposób zaadresować do kieszeni. No to próba pierwszej kuli. Kręci wolno się toczy, nie, no nie, niestety. Się niestety. Niestety zatrzymała się już rotacja. Zielona. Próba za dwa punkty. Bila. Brawa dla Michała. To jest bardzo trudne uderzenie z tego względu, że musimy zagrywać bilę, podczas gdy ona się kręci, jest w ruchu, więc to jest zupełnie specyficzne zagranie. Jest dużo, piękna dużo rotacja, rotacji, to można tak przyznać. Jest, spokojnie, może jeszcze na kawę skoczyć. Niestety biała bila dotknęła bandy. Banda, a więc nie będzie także trzech punktów. Walczymy o jeden. Prawidłowo jest tak, że bila praktycznie zatrzymuje się na stopa przy tej zagrywanej. No to Michał, chociaż jeden punkt. Przed tą sesją Michał był liderem, teraz liderem już nie jest. Jest ładna piękne. Ta rotacja, pięknie zatrzymała się bila. Jest pięknie. Nie, no kapitalnie jeszcze na kawę by zdążył skoczyć Michał. Jest dobrze. No, zdążył. Jest dobrze, ostatnia bila. I jest. Są punkty, a dokładnie jeden punkt dla Michała Turkowskiego. Szanowni Państwo, przed nami krótka przerwa, dlatego przed...